mam takie wrażenie, że w naszej społeczności lokalnej jest olbrzymi potencjał i kapitał, ale jeszcze nie uświadomiony w sensie społeczności jako grupy działającej wokół wspólnych celów. Jak budujemy? Przez zaufanie, o którym przed chwilą mówiliśmy. To jest bardzo ważne i to jest rzeczywiście proces i czasami trzeba zrobić 3 kroki do tyłu. Namyślić się, mieć szacunek do ludzi. Nasz projekt dotyczy takiej ścieżki, której brakowało nam przez kilkadziesiąt lat. Nie mamy wspólnych doświadczeń kinowo-filmowych. Z jednej strony podchodzimy wielopokoleniowo do niego, bo z jednej strony mamy mieszkańców, którzy pamiętają jeszcze kino i te doświadczenia wspólne, przeżywanie filmów, oglądanie i kiedy z nimi rozmawiamy, to oni pamiętają tytuły filmów i kiedy to się wydarzyło. Na drugiej stronie są dzieciaki, nawet młodzież, pokolenie, które bez kina w swojej miejscowości się wychowało, więc dla nich to jest zupełnie coś nowego. I teraz połączyć te dwa światy, wykorzystać takie elementy, które mogą być styczne, ale które mają taki pozytywny oddźwięk i spotęgować to jako taką siłę twórczą, jako taki gejzer do innych działań, bo już po kilku miesiącach wiemy, że kino jest takim pretekstem, że to nie jest tylko fotel i ekran, gdzie się ogląda filmy, tylko że widzowie zostają w fotelu i chcą jeszcze dyskutować o tym, albo przeżywają muzykę, albo chcą wokół filmu, albo wokół historii kina wspólnie razem rozmawiać, przynajmniej rozmawiać.